własny rząd. Oni pracują dla siebie, dla własnego dobra. A z kolei u nas jest odwrotnie. Gdybyśmy przestrzegali prawa zaborców w czasie rozbiorów, gdybyśmy przestrzegali prawa hitlerowskiego w czasie wojny, czy prawa Związku Radzieckiego, to Polski by nie było. Polski by nie było. Więc jest zupełnie inne myślenie nasze, jako ogółu, a inne jest powiedzmy tych i u Niemców. Jest to bardzo konsekwentnie sprawdzane. Broń Boże, nikt się tam nie dostał. Zewnątrz. No, proszę pana, trudno powiedzieć, to nieskuteczna ta polityka jest, bo mają tylu Turków i Jugosłowian, że... Ale nie są premierami, nie ma... No, to prawda, to prawda. To prawda, że nie są premierami, ale naszym problemem jest w tej chwili, jeśli państwo pozwolą, to powoli się zbliżamy do końca. Jeśli państwo pozwolą, takie pytanie, właśnie nie pytanie, tylko taką kwestię postawię. A czy powinniśmy przestrzegać prawa polskiego? No, odpowiedź, odwukowa odpowiedź taka politycznej ochrony naturalnie, jak rzeczby inaczej, prawda? Otóż w takim razie informuję, że według informacji Głównego Urzędu Statystycznego 30% produktu krajowego brutto, a więc tego, co w Polsce zostało wyprodukowane i sprzedane, powstaje w szarej strefie. Prawdopodobnie ten odsetek jest większy, ale GUS podaje 30%. Czyli tak jedna trzecia gospodarki pracuje w konspiracji. To jest ilustracja tego, że no, ludzie nie przestrzegają prawa. Zastanówmy się, co by było, gdyby go przestrzegali. Otóż moim zdaniem, ja oczywiście mogę się mylić, ale moim zdaniem, dlatego, że ludzie nie przestrzegają prawa, że z całym poświęceniem poszukują, to gospodarka dobrze funkcjonuje. Gdyby przestrzegali prawa, wszystkich praw, to prawdopodobnie mielibyśmy efekt strajku włoskiego. Państwo wiecie, co to jest strajk włoski? To jest taki strajk, gdzie ludzie pracują, skrupulatnie przestrzegają wszystkich przepisów. Ale efekt strajku włoskiego jest taki sam jak strajku zwyczajnego, kiedy ludzie po prostu nie pracują, firma staje. Pytanie w takim razie, po co są te przepisy? Bo jak taki efekt jest, to mamy dowód, że te przepisy nie służą prawidłowemu funkcjonowaniu państwa, prawda? To czemu w takim razie służą? Są dwie możliwości. Albo ci, co je tam skonstruowali, to są durnie, którzy w ogóle nie mają pojęcia o tym, co robią. No, tego wykluczyć z góry tak od razu nie można. Ale też dopiero na końcu sobie taką interpretację zostawię. Bo tak łatwo posądzać, bo mówią, że jest durnie, natomiast jak no, jest posłem, ministrem, to jakieś tam zalety musi mieć. Najlepszy dowód, że się tam znalazł, gdzie jest. Więc to są ludzie sprytni. Przynajmniej tyle są sprytni. Spryt to jest taki specyficzny rodzaj mądrości. To nie jest mądrość dosłownie, to są znaczenia, ale taki pewien rodzaj, jej osobliwy, można powiedzieć. O, pan Lewer, to jest właśnie człowiek sprytny. I prawdopodobnie te przepisy służą ugruntowaniu, umocnieniu władzy i umożliwieniu ciągnięcia korzyści. Otóż oczywiście można schodzić do konspiracji, tak jak ludzie robią, i to jest taki instynktowny opór w poczuciu odpowiedzialności za swoje firmy, za swoje rodziny, z częścią nawet za państwo. Są tacy ludzie, ja nawet ich znam, taki, którzy oszukują z poczucia odpowiedzialności za państwo. No tak, dlatego że uważają, że zrobią lepszy użytek z pieniędzy niż ta banda, która by wzięła te pieniądze z podatków i je roztrwoniła. Wcale niekoniecznie trzeba odmówić słuszności takiego punktu widzenia. Każdy z nas może podać bardzo dużo przykładów trwonienia pieniędzy podatkowych. I to, no coś w tym jest. Ale już to jest rzeczywiście może wyjątek, że tam spójrzcie odpowiedzialność za państwo,
ale z poczucia odpowiedzialności za własną firmę, za własną rodzinę. Wyobraźmy sobie, że ktoś dopłaci wszystkie podatki i doprowadza firmę do bankructwa. No to co? Tracą pracę ludzie, on wypada z rynku, nie wiadomo co ma robić. Proszę? No to wie pan, prywatyzacja to niekoniecznie musi być coś złego, dlatego że antytezą i to podrozmawia państwo, weźcie sobie, jeśli można prosić. Taką antytezą prywatyzacji jest własność państwowa, która jest przez różnych ludzi uważana za wyższą formę własności, bardziej sprawiedliwą i tak dalej. Otóż jest to jeden z przesądów, z którym powinniśmy się jak najszybciej rozstać dla naszego dobra. Dla naszego dobra. Proszę Państwa, czym się zajmuje przedsiębiorca? No zajmuje się produkcją, handlem i robieniem pieniędzy, prawda? Musi mieć zysk, bo jak nie ma zysku, to bankrutuje. Natomiast czym się zajmuje urzędnik państwowy? Urzędnik po prostu. Zajmuje się wymuszaniem swojego wynagrodzenia. Bo przedsiębiorca na rynku, żeby miał jakiś zysk, to musi innemu człowiekowi wyświadczyć jakąś przysługę, coś mu sprzedać, za co tamten produkt jest mu dobrowolnie zapłacić. No coś musi mu zrobić. Nie mówię o złodziejach, którzy kradną, bo to nie są przedsiębiorcy. Mówię o przedsiębiorcach. Natomiast zastanówmy się, ilu urzędnikom dobrowolnie zapłacilibyśmy pensję. Bo jak ktoś dobrowolnie zapłaci za czyjąś pracę, to jest to dowód, że ta praca jest mu potrzebna. Ale warunkiem jest dobrowolność. Na to zwrócił uwagę taki ekonomista już nieżyjący, amerykański Rothbard, który mówi, że funkcjonariusze publiczni wymuszają swoje wynagrodzenia. Z tego żyją, że wymuszają. Że mają dostęp do aparatu przemocy. Otóż, jeżeli ktoś ma dryg do biznesu, to znaczy zna się na gospodarce, zna się na przedsiębiorczości, no to robi karierę w przedsiębiorczości, w biznesie. Jak ktoś nie ma drygu do biznesu, to co robi? Szuka sobie posady rządowej. I pomysł, żeby akurat temu człowiekowi powierzać nadzór nad gospodarką, to jest pomysł szalony. Akurat temu, co już udowodnił, że nikt się na tym nie zna. Proszę Państwa, gdyby cyganka rzeczywiście potrafiła przewidywać przyszłość, to przecież nie zaczepiałaby ludzi na ulicy, że im powróżył, to zabrałaby w to dorodka i miałaby słowy. Jeżeli tego nie robi, to znaczy, że nie potrafi niczego przewieźć, to całe wróżenie to jest blada. I tak samo jest w gospodarce. No pomysł, żeby urzędnikom powiedzieć nadzór na zorganizowanie gospodarki, to jest najgorszy przedmiot, który się na nas mści. Dlatego powinniśmy. Proszę Państwa, to nie jest żadna wiedza tajemna. Wystarczy logiki trochę. Naprawdę. Co prawda, logika też czasami jest zawodna. Ale no bez niej to już w ogóle jest katastrofa. No logika jest zawodna. Wyobraźmy sobie, już nie mówię o doświadczeniu życiowym, które jest też zawodne, chociaż przydatne, ale na 100% polegać na nim nie można. Doświadczenie życiowe na przykład poucza nas, że zawsze umiera kto inny, prawda? No to w 100% na nim polegać nie można, ale bywa przydatne. Nie, to nie jest powód, żeby go całkiem odrzucać, prawda? Podobnie logika też bywa zawodna. Nie zawsze daje się zastosować. No na przykład, rodzina poszła na grzyby. Nazbierali grzybów. No i jak już nazbierali, to nabrali wątpliwości, czy aby wszystkie są jadalne. No i nie wiedzą, co zrobić i ktoś wpada na taki pomysł, słuchajcie, ugotujmy, zjedzmy, zobaczymy, jak są jadalne, to tego, jak nie jadalne, to się przekonamy. Z punktu widzenia logiki nic nie można temu zarzucić, ale nic na to nie pójdzie, to jasne, prawda?
Więc logika też nie zawsze się da, ale na ogół się daje zastosować. Także korzystajmy, że tak powiem, z logiki, bo proszę Państwa, na koniec powiem tak, że przecież Pan Bóg stworzył świat i powiedział, tu mamy od Niego zapewnienie, że wszystko, co stworzył, to było dobre, bardzo dobre. Bardzo dobre. Między innymi świat jest skonstruowany, to też Pan Bóg stworzył, na związku przyczynowo-skutkowym. Czyli na logice. Prawda? To jest zasada logiki, na tym polega przyczyna-skutek. I to jest bardzo dobre. Wyobraźmy sobie, żeby tak nie było. Przez świat by się nie dało do życia zupełnie. Nieprzewidywalne by było kompletnie. Nie wiedzielibyśmy, co za chwilę się stanie. Czy nie wylecimy tu w powietrze na przykład. A jest, ponieważ jest związek przyczynowo-skutkowy, to my się uczymy, rozumujemy, jest cywilizacja, kultura i tak dalej. Religia wreszcie też, no związek przyczynowo-skutkowy, prawda? Mówimy grzech, zbawienie, potępienie, wszystko skutek, przyczyna. To jest bardzo dobre. I w kategoriach przyczynowo-skutkowych oceniajmy również politykę. Dziękuję bardzo.